Witajcie, kochani, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Co przygotuję coś do przekazania, to już to jest powiedziane. Tak w zeszłym tygodniu brat Leszek powiedział połowę mojego kazania, które przygotowywałem. Złożył życzenia noworoczne dla zboru, a ja miałem przygotowany prezent. I pod tym kątem przygotowałem usługę, tylko że prezent producent nawalił i nie dotarł na czas. Także będziemy się posługiwać wyobraźnią, a prezent jak dotrze, to złożę go osobiście przed zborem. Ale skąd się wziął ten tytuł Poza zasięgiem wroga? To jest dokładka do życzenia noworocznego brata Leszka, żebyśmy przez ten cały rok byli poza zasięgiem naszego wroga, o którym dobrze wiemy, że jest nim szatan. Poza jego zasięgiem. I 12 szczebli to jest drabina, o której będę mówił. To jest drabina, która śniła się Jakubowi. Ale ten pierwszy szczebel na styczeń, nasza siostra w modlitwie go wypowiedziała. Ja go po prostu przeczytam. Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. To jest werset, który jest na styczeń. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Także przyjmijcie serdeczne moje życzenia dla całego zboru, dla całego Kościoła, żebyśmy przez ten cały rok 2022 byli poza zasięgiem jego rażenia. A teraz chciałbym, żebyśmy wspólnie wyznali naszemu Panu miłość. Wyznali Boże Słowo. To jest 12 rozdział Izajasza, od 1 wiersza do 6. W tym dniu powiesz: dziękuję Ci, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją, zbawieniem moim. Będziecie czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia i powtarzać w tym dniu: dziękuję, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia. Rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię przewyższa wszystko. Grajcie Panu, dokonał On wielkich czynów. Niech się o tym dowie cała ziemia. Wołaj, śpiewaj z radości, mieszkanka Syjonu, bo wielki jest między wami święty Izraela. Ja miałem taki pomysł, żebyśmy to wszyscy wspólnie przeczytali, wyznali swoimi ustami ten werset. Żebyśmy wyznali jako całe zgromadzenie, jako zbór właśnie to, co teraz przeczytałem, żebyśmy to wyznali naszymi ustami, że to jest nasze, dla nas nasze Boże Słowo. Spróbujmy wszyscy razem. W tym dniu powiesz: dziękuję Ci, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją, zbawieniem moim. Będziecie czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia i powtarzać w tym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia,
rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię przewyższa wszystko. Grajcie Panu, dokonał On wielkich czynów, niech się o tym dowie cała ziemia. Wołaj, śpiewaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest między wami święty Izraela. Będziemy teraz czytać z Księgi Rodzaju 28 rozdział od 10 do 22. Jakub tymczasem wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. Podczas podróży przybył na pewne miejsce, a ponieważ słońce już zaszło, zatrzymał się tam na nocleg. Układając się do snu, wziął sobie pod głowę jeden z leżących tam kamieni. Gdy spał, przyśniła mu się ustawiona na ziemi drabina. Jej szczyt sięgał nieba, a po niej wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. Ponad drabiną stał Pan. Przemówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. A twojego potomstwa natomiast będzie tak liczne, jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na wschód i na zachód, i na północ, i na południe. W tobie i w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie rody ziemi. Oto ja jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecałem. Jakub zbudził się ze snu. Z całą pewnością stwierdził: Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał: co za lęk budzi to miejsce? Nic tu innego, jak tylko dom Boga albo brama niebios. Gdy Jakub wstał wcześnie rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu zaś temu nadał imię Betel, choć wcześniej nazywało się Luz. Potem złożył tam Jakub ślub tej treści: jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzegł mnie w mej drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i jeśli powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie moim Bogiem, a ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym. Ponadto ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę ci dziesięcinę. Chciałbym się jeszcze chwilkę zastanowić nad tym, czemu Jakub uciekał. Czemu zostawił dom rodzinny i udał się w podróż. Błogosławieństwo, które go Izak udzielił Jakubowi, wzbudziło w Ezawie głęboką niechęć do brata. Gdy miną dni żałoby po ojcu, postanowił Ezaw: zabiję mego brata Jakuba. Gdy Rebece doniesiono o tym postanowieniu Ezawa, jej starszego syna, posłała służbę i przywołała młodszego Jakuba. Posłuchaj, powiedziała, twój brat Ezaw chce sobie ulżyć i planuje cię zabić. Postąp zatem, synu mój, według mojej rady. Wstań i uciekaj do Haranu, do mojego brata Labana. Sytuacja, w której znalazł się Jakub, była bardzo trudna. Przed chwilą otrzymał błogosławieństwo ojca, otrzymał wszystko, co można było otrzymać. Otrzymał Boże błogosławieństwo, ale wzbudziło to zazdrość jego brata. I jego brat rzucił tylko słowo, że zabije swojego brata. Ale kiedy? Po śmierci swojego ojca Izaaka. Ale nikt nie wiedział, kiedy Izaak umrze,
Miał wtedy 100 lat. A kiedy Izak umarł, miał 180. To jeszcze 80 lat było tej niepewnej informacji. A Rebeka, matka Jakuba, żona Izaka, wzięła to za pewnik, że już w tej chwili będzie się to działo. I poinformowała swojego syna, przekazała mu mylną informację, która spowodowała strach, lęk i ucieczkę. Spróbujmy sobie wyobrazić majątek Abrahama połączony z majątkiem Izaaka. Ile tam było wielbłądów, osłów i innego rodzaju sprzętów, a Jakub ucieka piechotą. Ucieka piechotą. Nawet nie wziął z sobą jednego osiołka, żeby mógł się na nim poruszyć. Piechotą ucieka. I dobiegł właśnie do tego miejsca, gdzie się położył na ziemi, wziął kamień pod głowę i zasnął. Uciekał tak długo, dopóki go ciemność nie ogarnęło, dopóki słońce nie zaszło, strach pędzi człowieka do ciemności. Strach popędza człowieka przez błędne informacje, przez informacje nieprzyjaciela do złych wniosków, do złych działań i tak długo Jakub uciekał, aż słońce zaszło, aż zapadł w zmrok, bo za każdym krokiem czuł, jak myśliwy, jak Ezaw z ostrymi strzałami z łuku na niego poluje. On uciekał właśnie przed tymi zdradzieckimi strzałami i nie zatrzymał się, aż dopóki nie zapadła noc i położył się na tym kamieniu. Mnie interesuje to, co Pan Bóg powiedział o Jakubie, o Abrahamie, o Izaku i o Jakubie, że to są ludzie wiary. Pan Bóg nazwał Jakuba człowiekiem wiary. Jak się to stało, że z tego, który był wystraszony, który uciekał, który był przerażony, stał się człowiekiem wiary? Jakub zbudził się ze snu. Z całą pewnością stwierdził: Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał: co za lęk budzi to miejsce? Nic tu innego, jak tylko dom Boga albo brama niebios. Gdy Jakub stał wcześnie rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu temu nadał nazwę Betel, choć wcześniej była to nazywała się Luz. Potem złożył tam Jakub ślub tej treści: jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzegł mnie w mojej drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, jeśli powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym. Ponadto ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę ci dziesięcinę. W tym momencie, kiedy on położył swoją głowę na kamieniu i zasnął, Pan Bóg przyszedł do niego i się mu objawił we śnie. On miał spotkanie z żywym Bogiem i to zmieniło jego serce. To zmieniło jego postrzeganie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. On zobaczył drabinę. I ta drabina była właśnie ustawiona z ziemi i oparta w niebie, a Pan stał nad tą drabiną. I to jest tytuł mojego kazania: poza zasięgiem wroga. Ja chcę się skupić na tym, co znaczyła drabina w życiu Jakuba i co
ona może wnieść w nasze życie. Jak Jakub wspiął się na wyżyny, żeby przestać się bać, przestać uciekać. Jakub polegał na ludzkiej radzie. To była strach i ucieczka. Spotkanie Jakuba z Bogiem zmieniło jego życie i decyzję już podejmował z wiarą. Jego decyzje już były podejmowane z wiarą. Poleganie na Bogu, a nie na swoich możliwościach. Znamy historię, zachęcam, żeby przyswoić sobie właśnie historię Jakuba, to on polegał na swoich możliwościach, na swoim sprycie, żeby osiągnąć cel, ale to spowodowało komplikacje. Także kiedy przestał polegać na sobie, a zaczął polegać na Bogu i na Nim oparł swoją ufność i wiarę, to wtedy jego serce się uspokoiło. Przez wiarę Jakub był poza zasięgiem Ezawa. Walczył z Bogiem i zwyciężył i tam otrzymał nowe imię Izrael. Jakub miał sen, objawienie Boże, a nam Jezus objawił się osobiście na krzyżu. To jest różnica między tym, kiedy Jakub to widział przez sen. Widział Pana stojącego nad drabiną, a nasz Pan Jezus objawił się nam osobiście tu na tej ziemi. Osobiście się objawił na krzyżu. Przez zaufanie Ojcu Jezus był poza zasięgiem diabła. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę, lecz przyjdę do was, gdybyście darzyli mnie miłością, cieszylibyście się, że idę do Ojca. Gdyż Ojciec jest większy niż ja. Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście uwierzyli, gdy się to dokona. Nie będę już z wami długo rozmawiał. Władca tego świata jest bowiem w drodze. We mnie jednak nic nie ma, na co mógłby się powołać. Nic, co by mogło nas łączyć. I to jest moim pragnieniem. To jest moim pragnieniem, żeby tak stać przed naszym Panem, jak Pan chodził tu po ziemi, żeby wróg przychodząc, szukając czegokolwiek, żeby nic nie znalazł w moim sercu, na co mógłby się powołać. Chcę powiedzieć jeszcze, że ta drabina, która tu była pokazana, to jest 12 szczebli na każdy miesiąc. A teraz próbuję zrobić coś takiego, żeby na każdy dzień dołożyć jeden szczebel do tej drabiny. Bo codziennie nasze życie składa się z 24 godzin na dzień. Od poranku do wieczora, a potem idziemy spać. Także każdy dzień dokładamy jeden szczebel Bożego Słowa do tej drabiny. Tak jak ta rama jest 12 wersetów na każdy miesiąc, tak między tymi wersetami, między tymi szczeblami, tymi miesięcznymi wersetami trzeba dołożyć codziennie Słowo Boże, na którym można się oprzeć. Przez wiarę apostoł Paweł strącił z ręki węża w ogień. Kiedy wąż wypełzł z ognia i uchwycił się ręki Pawła, Paweł strząsnął go w ogień i nic mu jad tej żmii nie wyrządził. Recepta na bezpieczne wspinanie.
To jest Filipian 2:2. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma. Czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec siebie. Fundament to Jezus. Izajasz 28:16. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocnego fundamentu. Kto dochowa wiary, ten się nie zachwieje. Czy mam w sobie olej Ducha Świętego? Idąc w górę, bez mocy Ducha Świętego nie da się iść. Jeszcze chciałem powiedzieć, że główne ramy tej drabiny to jest wiara i nadzieja. Z wiary i z nadziei w Bogu jest zbudowana ta drabina, a szczeble to jest Boże Słowo. I za chwilę jeszcze powiem o miłości. Wiara, nadzieja, miłość. Z tego zbudowana jest drabina, która prowadzi w górę. Stojąc na Bożym Słowie, można znaleźć się wyżej niż zasięg nieprzyjaciela. Jedynie w ten sposób. Czy jestem przyodziany w szatę? Izajasz 61:10. Oto wielka będzie moja radość w Panu. Moja dusza będzie się cieszyć moim Bogiem, ponieważ odział mnie w szaty zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości, jak Pana młodego, który niczym kapłan wkłada swój zawój i jak Pannę młodą, którą zdobi się w swoje klejnoty. Kiedy Jakub obudził się ze snu, stwierdził, skojarzył, że Pan Bóg jest na tym miejscu, to mówi, jeśli dasz mi szatę, jeśli dasz mi chleb, jeśli przyprowadzisz mnie z powrotem do Ojca, to Ty będziesz moim Bogiem. I tu właśnie chodzi o tą Bożą szatę, Bożej sprawiedliwości, którą jesteśmy przyodziani jako Boże dzieci i to jest następna ochrona, która chroni nas od nieprzyjaciela, szata sprawiedliwości, pełnia Ducha Świętego, który jest w nas. Droga do Ojca. Pan jest moim Bogiem. Przypowieści Salomona 5:24. Rozumny pnie się w górę ścieżką życia. Trzyma się z dala od świata zmarłych w dole. Rozumny. Pnie się ścieżką życia w górę, aby uniknąć świata zmarłych w dole. Nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu, kochani, jak piąć się w górę. Tu na tej ziemi nie ma nic, co by nas mogło zabezpieczyć, co by nam mogło zapewnić jaką ochronę. Kiedy Jakub był w domu swoich rodziców, miał tego wszystkiego w bród, ale uciekając w popłochu, nic z tego z sobą nie zabrał, prócz oliwy. Oliwy, która była lekarstwem, która była też symbolem poświęcenia. On miał co nalać na ten kamień i złożyć ślub. To była oliwa. Oliwa jest symbolem Ducha Świętego i to zabrał ze swojego domu. Olej. Pomimo popłochu, pomimo przerażenia, nie wziął nic prócz tego, co było najcenniejsze. Wziął olej. Olej, z którym się nie rozstał. I to dało mu tą możliwość, żeby uczynić Bogu ślub, powiedzieć, Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Wezwanie Jezusa. Szczeble na co dzień. Łukasza 9:13. Następnie zwrócił się do wszystkich. Jeśli kto chce iść za mną,
Niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. To jest ten moment, kiedy każdy z nas, rodząc się na nowo, wziął tą drabinę wiary, która prowadzi w górę, tą wiarę i nadzieję, w grunt Bożego Słowa mocno utwierdził, żeby się nie poruszyła. Pan Jezus powiedział, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech bierze swój krzyż i mnie naśladuje. To jest droga w górę. To jest droga, która prowadzi do Ojca. To jest droga, która zapewnia nam bezpieczeństwo pomimo wszelkiej zawieruchy, która tu się dzieje na tej ziemi, którą szatan robi, którą robią ludzie. To jest droga, którą możemy podążać, będąc pod ochroną naszego wszechmogącego, żywego Boga. Jako żywy kamień buduję się w dom duchowy. Wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. I teraz chcę wrócić do tego kamienia, który Jakub sobie podłożył pod głowę. Kamień ma wiele różnych zastosowań. Ja widzę, że ta skała, na którą położył głowę Jakub, to był Pan Jezus. On już tam był. On patrzył się z góry, ale był też z Nim jako ta skała, na której położył swoją głowę. Kamień to jest też symbol, że jesteśmy żywymi kamieniami, którzy budujemy się w dom duchowy. Ale też Dawid miał kamień i swoją procę. I najlepiej ciskać w Goliata. W Goliata. Kamieniem z procy najlepiej i najbezpieczniej ciskać wroga, którym jest diabeł. Kiedy przychodzi z pokusami, kiedy przychodzi ze swoim lękiem, ze swoim strachem, kiedy przychodzi ze swoimi pokusami, to najlepiej tym kamieniem, którym jest nasz Jezus Chrystus, rzucić po prostu w Niego, mówię symbolicznie. Ale nie w brata, nie w siostrę, nie w siebie nawzajem, nie używać kamieni do rzucania jeden na drugiego, bo to boli. Paweł apostoł dostał pewnego razu serię kamieni i był ukamienowany na śmierć. On wie, co to znaczy dostać kamieniem w niewłaściwy sposób. Także moja rada, bierzmy ten kamień, który jest tą skałą, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, oprzyjmy swoją nadzieję, swoją wiarę na Nim i róbmy z kamienia dobry użytek. Budujmy się jeden drugiego wzajemnie budujmy się w ten dom duchowy, którym jest ciało Pańskie, a głową jest Jezus Chrystus. Nie może być rozrzuconych kamieni, to nie jest dom. Dom to jest jeden kamień obok drugiego, ściśle dolegający do siebie. Wtedy ta budowla jest bezpieczna. Przeszkody w drodze. W drodze po tej drabinie do nieba, żeby być poza zasięgiem wroga. To jest strach. Strach rodzi niewiarę. Niewiara rodzi wątpliwości. To jest spójnia. To są trzej bracia. Strach, niewiara, wątpliwości. Wątpliwości w Boże Słowo. Kiedy Jakub otrzymał błogosławieństwo od swojego ojca, o którym tak przez całe życie marzył, zabiegał o tym, chodziło mu o to, rozchodziło się i
przyszedł moment, że otrzymał pełnię Bożego błogosławieństwa od swojego ojca. I ledwo otrzymał to Boże błogosławieństwo, usłyszał złą wieść. Najbliższa jemu sercu mama wystraszyła go tak, że zostawił wszystko i uciekł. Dał się wystraszyć. A kiedy się wystraszył, powstała w jego sercu niewiara. To, co usłyszał, Boże obietnice, całą gamę, pełnię Bożego błogosławieństwa, skasował strach. Przyszła niewiara. Czy aby na pewno to wszystkie błogosławieństwo, które mam, które dostałem, jest aktualne faktycznie, skoro za moment przeszyje mnie strzała? I niewiara spowodowała wątpliwości w Boże obietnice. Kiedy stoimy na Bożym Słowie i pchniemy się w górę, to nie ma możliwości, żeby przyszedł do nas strach. Nie możemy do tego dopuścić, bo strach przyprowadzi niewiarę, a niewiara wątpliwości. I Słowo Boże nie ma w naszym sercu żadnego działania, żadnej mocy. Ono jest po prostu nieaktywne. On swoje obietnice, pełnię Bożego błogosławieństwa włożył do tylnej kieszeni, bo nie zrobił z niego żadnego użytku. Nie oparł się na obietnicy, nie powiedział: słuchaj, mamo, ale twoje wieści są przeterminowane, bo ja mam Boże błogosławieństwo. Ja mam obietnicę, że nikt mi krzywdy nie zrobi, bo sam Pan Bóg będzie mnie chronił. I Izak powiedział Jakubowi, że kto będzie cię przeklinał, będzie przeklinany przeze mnie. Miał całe zabezpieczenie w Bożych obietnicach i z tego nie skorzystał. Kochany zboże, korzystajmy z Bożych obietnic, bo one są dla nas. One są dla nas. Ale jeżeli będziemy je mieć tylko w Biblii, jeżeli będziemy się tylko na nie patrzeć, wiedzieć, że one są, a okoliczności przychodzą różne, ktoś nas może wystraszyć, może przyjść ktoś lub coś, jakaś wiadomość, i wtedy zamiast opierać się na Bożym Słowie, stać na Bożym Słowie codziennie, codziennie wbudowywać jeden szczebelek Bożego Słowa w swoim życiu, to wtedy strach nie ma miejsca. Strach nie może przyjść, kiedy stoimy na Bożym Słowie. Ale kiedy Jakub słuchał rady, która nie była sprecyzowana, która nie była faktyczna, to była hipoteza, to była propaganda, którą usłyszał i dał temu wiarę i uciekł. Ale kiedy stoimy na Bożym Słowie, kiedy bierzemy na poważnie to, co Pan Bóg obiecał, to, co jest dla nas, czynimy to w swoim sercu, to Boże obietnice są aktywne, one działają. Boże obietnice działają, kiedy dajemy wiarę i nadzieję Bożemu Słowu, kiedy idziemy, stoimy na Bożym Słowie, to Boże obietnice są aktywne. Boże Słowo działa, funkcjonuje tylko przez wiarę i nadzieję. Przez wiarę w Boże Słowo, przez wiarę w Boże obietnice. Jakub w tym temacie upadł. Zostawił wszystko, co było nagromadzone, całe to dobro Ezawowi i uciekł, ratując życie. A mógł stanąć na Bożym Słowie, na Bożej obietnicy i nie musiał nigdzie uciekać. Pamiętamy, jak będziecie czytać wcześniej historię, kiedy Abraham polecił słudze, żeby przyprowadził żonę dla swojego syna,
to tam szło 10 wielbłądów. Nikt nie uciekał. Było bogactwo, był dostatek, była chwała. A Jakub miał to podwojone i nie wziął ani jednego wielbłąda, bo uciekł ze strachu, zostawiając to wszystko. Nie skorzystał z całego tego dobra, które było zgromadzone. Kochani, Boże Słowo jest nagromadzone. To są te Boże dobra, które są dla nas, tylko korzystać można je przez wiarę. Jedynie przez wiarę można skorzystać z Bożej obietnicy, z tego, co Pan Jezus przygotował na krzyżu Golgoty, to jedynie przez wiarę. Jedynie przez wiarę. Ale jak będziemy uciekać przed wrogiem, to zapomnimy wznosić się dzień po dniu wyżej, żeby być poza zasięgiem jego rażenia. Ociężałość. Zastanowiło mnie właśnie, co to znaczy ociężałość. Odrętwiały, niezdarny, wleczący się, opieszały, nieużyteczny, pracujący, niechętnie pracujący, przyćmiony, nie mający sił, bezwładny, leniwy, znudzony, wolnomyślący, zamroczony, niezorganizowany, bezmyślny. To jest ociężałość. I w taki sposób iść po drabinie jest trudno. Trudno się wznosić szczebel po szczebelku, kiedy uginam się pod ciężarem własnego ciała. Jestem niezdolny do żadnego wysiłku, to jest to bardzo wielka, wielka przeszkoda. Zaniedbana społeczność. Zaniedbana społeczność. Zlekceważenie społeczności, budowanie społeczności, relacji z naszym Panem prowadzi do oziębłości. Prowadzi do takiego właśnie stanu odrętwienia, bo opieramy się na tej wierze i na tej nadziei, ale brakuje nam szczebli Bożego Słowa, żeby wzbijać się, wspinać się do góry. Zagrożenie upadkiem. Objawienie Jana. Lecz mam coś przeciwko Tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się, wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do Ciebie i ruszę Twój świecznik z jego miejsca. Kochani, to jest bardzo wielka przeszkoda. Zagrożenie upadkiem. Można spaść z drabiny. Pamiętam z dzieciństwa, kiedy bawiliśmy się z moimi starszymi braćmi w chowanego, biegaliśmy i ja boso wbiegłem po drabinie na stodołę na siano. A że coś było gdzieś mokrego, podjechała mi stopa ze szczebla i o jeden szczebel poniżej się znalazłem. Przeszył mnie bardzo wielki ból, bardzo wielkie cierpienie. Upadek z drabiny powoduje cierpienie. Jest to niezdolność do nawet poruszania się. Ja widzę to w ten sposób, że kiedy z tej drabiny żem spadł, to nie byłem zdolny do niczego. Jeżeli chodzi o duchową sferę upadku z tej duchowej drabiny, to nie jesteśmy w stanie mówić komuś świadectwa. Jesteśmy nawet antyświadectwem, bo jesteśmy skrzywieni, skuleni w pół, wijemy się z bólu, to ktoś, patrząc na nas, nie ma ochoty, żeby
nas słuchać. Nawet nie jesteśmy w stanie wydać świadectwa. I to jest tak bardzo ważne ostrzeżenie do mojego życia, bo ja w swoim życiu już z takiej drabiny spadłem. Wiem, jak to boli. Wiem, jak Pan przyszedł i dotknął mnie, jak poruszył mój świecznik. Ja się boję tego, żeby mogło się to powtórzyć kiedykolwiek jeszcze w moim życiu. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę spaść już z tej drabiny. Ja nie chcę być w zasięgu rażenia wroga. Moje serce, ja tęsknię za tym, żeby codziennie wzbijać się w górę po tych szczeblach Bożego Słowa z wiarą i nadzieją. Przypomnienie na każdy dzień to miłość. Wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich najważniejsza jest miłość. Miłość to jest ta siła, która przyciągnęła naszego Pana, żeby zszedł po tej drabinie w dół, przynieść nam zbawienie. Jezus przyszedł na ziemię, by nas zbawić. Ewangelia Jana 1,9. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Pan Jezus przyszedł, żeby nas zbawić. On zszedł po tej drabinie z nieba, żeby dać nam możliwość, żeby po tej drabinie z wiarą i nadzieją, stojąc na Bożym Słowie, wznosić się w górę. Kiedy stoisz na Bożym Słowie z wiarą i nadzieją, a miłość do Pana Jezusa cię pcha w górę, to twoje plecy są chronione. Miłość do Pana Jezusa pcha nas w górę i Boże Słowo zapewnia nam ochronę naszych pleców. Oto zabezpieczenie. Kolosan 3:1-4. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się pojawi Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Nasz cel, nasza wędrówka, nasze oczy mają być utkwione w górze, w Jezusie Chrystusie, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Tam nasze oczy mają być skierowane i kiedy idziemy z wiarą i nadzieją, stojąc na Bożym Słowie, dzień po dniu zbliżamy się do naszego celu, którym jest Jezus Chrystus. Każdy dzień jest wyznacznikiem jednego szczebelka. Każdy dzień jesteśmy o jeden dzień starsi. Każdy dzień jesteśmy bliżej wieczności. Każdy dzień jesteśmy bliżej Bożego Królestwa. I żebyśmy nie zapomnieli o tym, że dzień po dniu mija sobie i biegnie, ale ja muszę czuwać, ja muszę patrzeć, ja muszę myśleć o tym, jak idę, gdzie idę, w którą stronę, czy idę drogą życia wzwyż, czy przypadkiem moja droga nie kieruje się ku dolinie. Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy śmierci w dole. I to Pan Bóg nam daje mądrość, kiedy przychodzimy do Boga z wiarą i prosimy Go o mądrość, to On nam daje bez wypominania i będzie nam dana, ale bez wątpliwości. O nich już wspomniałem. 1 Jana 4,
4. Wy dzieci pochodzicie od Boga i odnieśliście nad Nim zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Mamy w sobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus mieszka we mnie, mieszka w was. To jest najpotężniejsze zabezpieczenie naszego życia, naszej wędrówki do Ojca. To jest najpotężniejsze zabezpieczenie. Mieliśmy tu bardzo dobry przykład z tymi kopertami, także nie będę tego powtarzał. W Chrystusie z Chrystusem jesteśmy ukryci w Nim. To co się nam może wydarzyć, kiedy jestem skryty w tej baszcie, w tym schronieniu pod skrzydłami Wszechmogącego, to kto może mi zrobić jaką krzywdę, kiedy stoję na Bożym Słowie z wiarą i nadzieją, prę do góry, a miłość do naszego Pana pcha mnie wzwyż. Judy 24-25. A temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić wobec swojej chwały nieskazitelnych i pełnych wielkiej radości jedynemu Bogu naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc oraz władza jak przed wiekami, tak i teraz i na zawsze. Amen. Pan Jezus może nas ustrzec od upadku, że nie musimy się bać, nie musimy się lękać, prąc w górę, stojąc na Bożym Słowie, On jest w stanie, Pan Jezus jest w stanie nas ustrzec, kiedy przychodzimy do Niego codziennie, kiedy codziennie wołamy, pomóż mi Panie, bo chcę iść wyżej i wyżej, to wtedy Pan Jezus nas chroni, nas strzeże i to jest najlepsze zabezpieczenie od upadku, żeby nie poślizgnąć się na tej drabinie. Wyrównany poziom. Kiedy te szczeble na tej drabinie są codziennie wbudowywane i stoimy mocno na Słowie Bożym, to mamy pewien przywilej, który jest zapisany w Psalmie 112 od 7 do 10. Nie przestraszy się on złej wieści. Jego serce jest mocne. Ufa Panu. Myśli z rozwagą. Nie boi się. Aż w końcu spojrzy z góry na swoich przeciwników. Hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych. Jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Jego wysiłki Bóg zwieńczy powodzeniem. Bezbożny to widzi i złość go ogarnia. I zgrzyta zębami bezsilnie. Pragnienia bezbożnych przepadną. Ten psalm odwraca sytuację Jakuba, kiedy uciekał przed swoim bratem Ezawem, kiedy zatrzymał się i spotkał się z Bogiem, to jego życie się zmieniło. Jego sposób myślenia, jego sposób patrzenia się zmienił i on zaczął stać na Bożej obietnicy. On wziął wiarą to wszystko, co Izaak przekazał Jakubowi. On to przyjął i zaczął na tym stać. Już nie uciekał. Już nie uciekał. Kiedy przyszedł moment spotkania się Jakuba z Ezawem, to modlił się i stoczył bój z Bogiem, z aniołem, który mówił mu, puść mnie, a Jakub powiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. On już raz wypuścił błogosławieństwo Boże z swojej ręki i widział, ile go to kosztowało. Widział, jakie poniósł straty i teraz
choć zagrożenie realne nadciągało, to powiedział: nie puszczę. Nie wypuścił Bożego błogosławieństwa. Powiedział: Boże, ja nie wypuszczę już tego, co raz wypuściłem. Uchwycił się wiarą tak mocno, że anioł musiał go pobłogosławić. I w tym momencie zmienił mu imię na Izrael. Dał mu nową tożsamość. Dał mu wyższy statut tego, że już stoi pewnie na tej podstawie, którą jest wiara, na Bożych obietnicach. I to jest właśnie moim życzeniem dla was i dla siebie, żebyśmy właśnie w ten sposób, a temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić wobec swojej chwały nieskalanych i pełnych wielkiej radości jedynemu Bogu naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc oraz władza jak przed wiekami, tak i teraz i na zawsze. Amen. Kochani, to jest Boże zaopatrzenie na co dzień. To jest Boże zabezpieczenie naszego życia, że nie musimy lękać się jutra, bo jutro jest w Bożych rękach, jutro przyjdzie Boże Słowo zabezpieczające nas na każdy dzień. Pan Jezus powiedział: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, dziś Boże Słowo dla nas jest na dziś. Jutro jest spowite mgłą, jutro nie wiemy, co będzie. Ale dzisiaj jest Boże Słowo żywe, realne, skuteczne, działające w naszych sercach, kiedy z wiarą przychodzimy do Pana, to możemy otrzymać to, co On obiecał. I nie musimy się bać, ale to jest dzisiaj, a jutro będzie miało swoje troski, powiedział Pan. Ale jutro, jak wstanę rano, żebym nie zapomniał zbudować z Bożego Słowa jeden szczebel, tą podstawę, na której mogę stać, żeby piąć się w górę. Bo można też tak próbować bez szczebelków wspinać się po tej pionowej krawędzi, którą jest wiara. Ale wiara bez Bożego Słowa jest nic nie warta. Wiara jest w środku, w centrum Bożego Słowa. Wiara pochodzi ze słuchania i czytania Bożego Słowa. Kiedy na samej wierze chcemy się opierać, a nie ma w tym Bożego Słowa, to runie. Każdy dzień budujmy swoją wiarę Bożym Słowem, wtedy ona będzie rósć, wtedy będzie ona mocna, wtedy będziemy stabilni. I takie na zakończenie pytanie. Czy spotkałeś się osobiście z Jezusem? Czy twoje imię jest zapisane w Księdze Życia? Czy Jezus się przyzna do mnie i powie, że On jest Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba i Leona i was? Czy Pan Jezus przyzna się do mnie? Pan Jezus powiedział, że jeśli wy się będziecie wstydzić mnie tu na ziemi, to ja się będę wstydził was w niebie. Ale kiedy ja wyznam imię Pana przed ludźmi, to mój Pan wyzna moje imię przed Ojcem swoim, który jest w niebie. I to jest cel naszej wędrówki. To jest cel właśnie codziennego wspinania się po drabinie Bożego Słowa, żeby dojść do celu, którym jest spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I tego, kochani, tego sobie i wam życzę, żebyśmy codziennie pielęgnowali społeczność z naszym Panem, budowali się Bożym Słowem, stali na fundamencie Jego Słowa, z wiarą i nadzieją przyjmowali to, co Pan Jezus nam obiecał i bronili się, nie dawali diabłu miejsca, bo jest jeszcze właśnie taki moment,
że diabeł chciałby po tej drabinie iść z nami, ale Pan Jezus powiedział, żebyśmy nie dawali miejsca diabłu. To nie jest miejsce na towarzystwo w tej podróży, bo to rodzi zagrożenie, że spoza zasięgu rażenia wroga staniemy się w centrum rażenia wroga.